Witam wszystkich bardzo serdecznie oraz kolejny na moim kanale wasze zajebiste ciało Pink Pal z tej strony, kłaniam się do postawy kapskiej. Tak to wygląda i ostatnio wgrałem wam materiał 50-parominutowy na temat tego, co w tym kodzie, że tak powiem, się udało, a co nie za bardzo się moim zdaniem nie udało. Kilka bardzo znowu głupich komentarzy tam było i tak dalej, typu, że jeżeli nie lubisz tej mapy, to po prostu zaznacz sobie, żeby jej nie było. What the fuck, stary, to widać, że niektóre osoby piszą komentarze, w ogóle nie mają zielonego pojęcia, jak Call of Duty funkcjonuje, ale, że było tam naprawdę zdecydowanie więcej tych negatywnych niż pozytywnych rzeczy, bo ja jestem tego zdania, że trzeba też, że tak powiem, te wszystkie, jakie są problemy, jak najgłośniej komunikować ze całym światem, aby jak najwięcej ludzi o nich wiedziało, aby jak najwięcej ludzi też zwracało na nie w ogóle uwagę i tak dalej, itd. I być może właśnie tak, jak ja przykładowo to robię już od lat, wchodzili na Reddita, z tego powodu, że deweloperzy też na Reddicie siedzą i tam można ich najszybciej osiągnąć, aby tam wejść, zabwotować jakieś posty, które właśnie na temat tych rzeczy są, jeżeli mają też bardzo fajne propozycje, że tak powiem, naprawienia tego, lub po prostu skomentowania jednych, dwóch, trzech rzeczy, aby, że tak powiem, też te rzeczy jak najszybciej osiągnęły później producentów, aby te rzeczy jak najszybciej zostały spatchowane. Patchy już kilka mieliśmy teraz, odkąd Modern Warfare jest na rynku. Niestety większość ze zmian jak na razie nie kierują się w kierunku tych rzeczy, które naprawdę są, że tak powiem, problemem. A problem istnieje. Tego nie da się, że tak powiem, udawać, że tego nie ma. Wystarczy spojrzeć na tryb Kill Confirmed. Tryb Kill Confirmed w 99% wypadków kończy się czasem, a nie wynikiem. To jest przełom. W historii całego świata Call of Duty jeszcze nie było ani jednej części Call of Duty, w której kill confirmed kończyłoby się czasem, a nie wynikiem, chyba że tego team by chciał, tak? Czyli, że wchodzimy w szóstkę na kill confirmed i specjalnie przedłużamy mecz jak najbardziej tylko się da. Robiliśmy to w BO4 przykładowo, aby wydłużyć mecz jak najbardziej tylko i wyłącznie się dało, żeby zrobić na nim jak najwięcej killi, też tylko jest istotne. Dzięki Bogu w trybie kill confirmed w tej części Call of Duty dodali limit czasowy, bo w innym przypadku trwałyby te mecze godziny. Już miałem brutalnie wiele meczy kill confirmed, które kończyły się, i to nie jest żart, poniżej 30 punktów po obydwu stronach. W tym trybie jest ciężko się dowiedzieć, jaki jest w ogóle limit podnoszenia blaszek. Nikt, ale to nikt nie rusza się po te blaszki. To jest zdecydowanie problem. I jest wiele powodów, dlaczego ludzie się tak mało ruszają i tak dalej, itd. I można o tych ludziach sądzić, co się chce. Dla wielu to jest bardziej realistyczne, tak? I coś w tym jest. W końcu, bądźmy szczerzy, tryb kill confirmed jest brutalnie nierealistyczny, bo gdzie na prawdziwej wojnie z przeciwników, których zabijamy, wypadają blaszki, tak? Które musimy podnieść. No come on, bra. Come on. Tak to nie wygląda, ale... Ja postanowiłem, że tak powiem, zrobić pewną listę takich dla mnie zdecydowanie najważniejszych zmian, które jak najszybciej powinny się też zrobić. Niektóre zostały już zapowiedziane. Została też zapowiedziana olbrzymia zmiana w multiplayerze, jeżeli chodzi o Modern Warfare, bo deweloperzy też właśnie dzięki takim materiałom i dzięki wielu postom na Reddicie skapnęli się, że coś w tym multiku im poszło nie tak. Tak, i teraz będzie wielu ludzi płakało, ale to jest Call of Duty, Call of Duty też Call of Duty ma pozostać. Tak to wygląda, więc będzie bardzo, bardzo, bardzo wielki taki big update w Modern Warfare już, że tak powiem, niedługo. Przynajmniej tak to zapowiedziano. Coś podobnego jak za czasów WW2. Jeszcze to w ostatnim materiale dosłownie mówiłem, że coś takiego byłoby potrzebne. Gdzie WW2 dosłownie w jednym z większych patchy po prostu przewrócili całego multika o 180 stopni, dosłownie, że tak powiem, przewrócili koszulkę na lewą stronę, bo po prostu do tej pory wtedy ten multik po prostu koda nie przypominał. I teraz mamy podobną sytuację, mamy wiele rzeczy, które po prostu niszczą całkowicie rozgrywkę, 90% rozgrywki to jest po prostu siedzenie, kucanie, celowanie, kampienie i tak dalej, itp., itd. Tak być w kodzie nie powinno. Kto z tym do ładu nie dochodzi, po prostu nie powinien w koda grać. Jest wiele, wiele wyśmienitych gier konkurencji, które dają, że tak powiem, ten element taktyczny, dają ten element wolniejszy. Niech kod nie będzie po prostu jedną z tysiąca gier, które już są na rynku, tylko po prostu niech dalej robi swój własny gatunek gier, którym były to Gun and Run. A więc przejdźmy do pierwszej rzeczy, która według mnie musi być zmieniona w Modern Warfare. To jest oczywiście minimapa i dzięki Bogu Gaming Revolution już zrobił mały leak, że prawdopodobnie pod koniec listopada planują też to wsadzić. Ma być znowu standardowa minimapa, tak jak zawsze już była, czyli jeżeli ktoś strzela bez tłumika, to widać go na tej minimapie. Czerwona kropeczka, wiemy skąd kamper w nas strzela, możemy zareagować. W tej sytuacji decyduje wtedy to,
kto potrafi lepiej celować, kto ma lepszy refleks i lepiej potrafi kontrolować odrzut swojej broni. Tak też to powinno być, tak też we wszystkich kodach to było i tak ma to też pozostać. Never change a working system. Tylko do tego powiem. Punkt drugi na mojej liście to jest Dead Silence jako perk. W chwili obecnej problem jest taki, że ludzie po prostu boją się biegać po mapie. Po prostu boją się. Dlaczego? Bo słychać z nas ponad 20 metrów, to już też mówiłem w ostatnim materiale. I to na kucaka. Tak być nie powinno. Na ten temat zrobił Exclusive Ace teraz mały materiał, bo zauważył coś, co zauważył praktycznie każdy po ostatnim update'cie, że mimo, że w patch notesach było napisane "Yo, poprawiliśmy trochę, jak słychać kroki", to nie zmieniło się dosłownie nic. I Exclusive Ace zrobił mały materiał, ja wam go oczywiście zlinkuję w opisie, jak te kroki słychać i to po prostu jest brutalne. To jest te kroki słychać daleko, ale daleko za daleko. Tak być nie powinno. Do tego ludzie biegają naokoło budynku, a my słyszymy, jakby biegali nam koło dupy. Tak być nie powinno. W innych kodach było to o wiele, wiele, wiele lepiej rozwiązane. Przykład znowu Black Ops 4, jak i zresztą większość, zdecydowana większość poprzednich kodów. Więc Dead Silence musi jako perk. Jeżeli na razie tak bardzo wielkie problemy im zrobi spaczowanie, naprawienie, że tak powiem, tych dźwięków głosu, to przynajmniej niech będzie dla osób lubiących biegać po mapach ten perk do wyboru, żeby przynajmniej to móc skontrować w jakikolwiek sposób. Trzecia zmiana, jaka dla mnie jest brutalnie potrzebna, to jest restock. Powinien funkcjonować tylko na taktyczny ekwipunek. Restock to jest ten perk, który ładuje co 30 sekund. Przykładowo, jeżeli mam Claymora wybranego, to Claymora plus nasz taktyczny ekwipunek. Według mnie to powinno tylko i wyłącznie taktyczny ekwipunek, że tak powiem, ładować, a nie właśnie Claymory i granaty i tak dalej, itp., itd. Już jest dość słabo z tym faktem, że respimy się od razu z naładowanymi granatami. To w niektórych częściach też było lepiej rozwiązane, nie było tego spamu, że tak powiem, granatami od razu po respie, przez to, że wróciliśmy do bardzo, bardzo starego i klasycznego systemu, jak się robi w ogóle klasy. Mamy teraz nieograniczoną ilość attachmentów, poza tym 5, tak, ale możemy sobie wziąć 5 attachmentów w ogóle nie tracąc ani jednego perku, ani żadnego granatu itd., itp., itd., jakby to było w Pick 10. To nie dość, że już teraz mamy tych granatów o wiele, 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 wiele więcej na mapie, to jeszcze przez ten restock praktycznie mamy ich ilość nieskończoną. Według mnie nie powinno to robić little equipment, że tak powiem, znowu od nowa, tylko robić tylko taktyczny. I tutaj mam bardzo fajny przykład, gdzie tam naładowywanie tego, że tak powiem, od początku robi sens i to jest stymulant. To jest strzykawka, która, że tak powiem, przyspiesza naszą regenerację życia, podobnie jak w Black Opsie 4 i ona, przykładowo, jeżeli używa się to z restock, naprawdę super, super, super sprawa. Czwarty punkt na mojej liście, który musi się zmienić, to na gwałt, ale to naprawdę na gwałt. Mam już taki jeden gameplay, gdzie mam ponad 40 killi. Z shotgunem praktycznie only, plus tam kilka killi ze snajperki. Bo po prostu w chwili obecnej shotguny, przede wszystkim oczywiście pewien shotgun, który zaczyna się na liczbę 7, to jest po prostu joke. Czegoś takiego być nie powinno. 725 bodajże się nazywa ten shotgun, ja już nawet zapomniałem, mimo że gram nim brutalnie dużo. Ale shotgun, który ma zasięg już w standardowej wersji 40 metrów plus, nie żebym to już mówił podczas alfy, bez jaj, za każdym razem to powtarzam, ale śmieszny po prostu ten fakt, że nikt na to nie zwrócił uwagi poza widocznie mną. To jeszcze do tego jest kilka attachmentów na tej broni, które odblokowujemy na wyższych levelach, które, jaka niespodzianka, zwiększają zasięg. What the fuck? Czy ten shotgun ma strzelać tak, że strzelamy raz naokoło planety i dopiero wtedy wlatuje w przeciwnika, czy jaki jest cel tego? Tak nie powinno być. Shotguny nie powinny być mocniejsze niż snajperki, a w chwili obecnej tak jest. Shotguny są na daleki dystans mocniejsze, lub przynajmniej 725 jest mocniejsze niż niektóre snajperki w grze. Come on, bro. Jeżeli, ale przykładowo, bo wiele ludzi lubi grać shotgunami, jeżeli przykładowo nie chcą nerfić tego zasięgu, który jest po prostu chory, inaczej tego nazwać nie mogę, czegoś takiego jeszcze nie widziałem, na niektórych mapach nawet nie ma jak wytestować, najlepiej testować ten shotgun na Grand Warze. To jest po prostu joke. Jeżeli nie chcą tego zasięgu nerfić i tak dalej, itp., itd., to rzeczy typu odstęp między dwoma strzałami zdecydowanie musi zostać powiększony, bo nawet jeżeli damage zmniejszą tego shotguna, przez to, że ten shotgun ale może strzelać tak praktycznie tup, tup, to wtedy nic co nie zmieni, bo nawet jeżeli damage zmniejszą o połowę i nie będzie zabijać na hita, okej, to będzie zabijać na tup, tup, to tak czy inaczej, żadna inna broń nie ma tak krótkiego time to kill w grze, nawet gdyby były potrzebne dwa strzały. Więc tutaj ta przerwa między obydwoma strzałami musi być o wiele, wiele większa zdecydowanie.
Do tego czas przeładowywania tej broni musi być o wiele, wiele większy. Ona musi boleć w dupę, jeżeli ją ładujemy. Ona może być potężna, może być brutalnie mocna, a tak, czyli taka naprawdę brutalnie dobra rezerwówka na jakieś klasy typu, nie wiem, właśnie snajperka czy cokolwiek, jako taka naprawdę dobra zapasówka, ale tylko do tego ją możemy używać, bo musimy sobie znaleźć jakieś miejsce, gdzie to przeładować i tak dalej. W chwili obecnej to jest najmocniejsza broń w grze. Nie ma żadnej broni, która choć w połowie jest tak dobra jak ten shotgun i dzięki Bogu ludzie jeszcze do tego nie doszli, że są jeszcze dwa inne shotguny, które robią też bardzo dobrą imprezę w grze. To będzie coraz gorzej. Te shotguny potrzebują miłości. Infinity War, te shotguny, coś trzeba z nimi zrobić, bo jeżeli nie, to za 2-3 tygodnie max, i mogę to obiecać, max, to 80% ludzi będzie biegało z tymi shotgunami minimum jako broń zapasowa. Piąta zmiana, jaka według mnie zdecydowanie musi w tej grze nastąpić i to jest dla mnie jedna też z najważniejszych rzeczy, to jest Gung-Ho. Albo perk na Rambo, lub właśnie po angielsku Gung-Ho, lub przynajmniej więcej attachmentów na broniach, które skracają sprint out time. To już mówiłem w moim ostatnim materiale, jest brutalnie wiele dodatków, które skracają naprawdę czas celowania. I wtedy stojąc możemy naprawdę tak bardzo snappy, tak bardzo cyp, i już mamy przycelowaną broń, mega sprawa. Szkoda, że to funkcjonuje tylko i wyłącznie wtedy, kiedy stoimy lub naprawdę bardzo powoli chodzimy. To powinno też działać, lub przynajmniej móc trochę z tego korzystać podczas też biegania i poruszania się po mapie, czyli sprint out time. Znana statystyka już ze wszystkich praktycznie kodów na świecie. Tutaj coś w tym stylu musi powstać. Albo perk Gung-Ho. Obojętnie mi praktycznie, w którym slocie on będzie, według mnie powinien być nie w tym samym slocie, gdzie musiałby wylądować Dead Silence, ale coś takiego musi być. Coś takiego musi być. Albo ten Pergunko, albo więcej attachmentów, które skracają sprint of time. W chwili obecnej są to 2, max 3 attachmenty na broń, które skracają i skracają naprawdę bardzo, bardzo słabo. Wtedy, mimo że mamy aim down sight na broni 125 milisekund na po niektórych, to sprint of time tak czy inaczej wynosi daleko powyżej 200 i wtedy to nie robi sensu. Wtedy to nie robi sensu, bo znowu tylko i wyłącznie osoba stojąca, że tak powiem, profituje z tego, że jej broń szybko potrafi celować. Kolejna rzecz to jest rzecz, którą już też napominałem nie raz, nie dwa, nie trzy, napominałem już po alfie, to jest Ghost. Ludzie, come on, Ghost powinien działać tylko i wyłącznie w ruchu. Nie może być tak, że większość ludzi siedzi z Ghostem gdzieś na kampie. Come on, brah. Tylko dlatego, żeby UAV były całkowicie useless. I tutaj mam propozycję, którą usłyszałem bodajże u Nero? Nie jestem teraz pewny, ale chyba tak, u Nero Cinema. I bardzo się zgadzam z jego pomysłem, bardzo podoba mi się jego pomysł, to jest Dead Silence. Wsadzić w ten sam slot perków, gdzie jest Ghost. Wtedy osoby kampiące tak czy inaczej dalej będą wybierać Ghosta i dalej będzie on overpowered, jeżeli będzie ukrywał w rogach, ale przynajmniej będzie pewien balans, że ludzie, którzy udają przynajmniej, że chcą rushować, ale tak naprawdę tego nie robią i tak dalej, ci ludzie tacy 50-50 będą się musieli zdecydować, czy Dead Silence, czyli cicho poruszać się po mapie, czy Ghost, żeby ich nie było widać na UAV. Wtedy UAV też będzie o wiele bardziej wartościowe, bo w chwili obecnej, jak się puszcza UAV, to z 6 ludzi widzi się jednego albo dwóch. Max. Na Grand Warze to jest jeszcze nawet śmieszniejsze. Tutaj coś zdecydowanie musi się stać. Mówię, dla mnie Ghost powinien po prostu działać tak, jak we wszystkich ostatnich kodach, czyli Ghost działa tylko i wyłącznie, jeżeli się poruszasz. Jeżeli masz zamiar siedzieć i to sobie nic w meczu nie robić, poza patrzeniem się w którejś drzwi lub w któreś okno, to po prostu Ghost u takiej osoby nie powinien funkcjonować. Punkt 7 na mojej liście i to jest też bardzo ważny punkt, to są właśnie kroki. To jest to, co już wcześniej mówiłem z perkiem Dead Silence. Te kroki, błagam, zróbcie coś z tymi krokami, to jest po prostu bullshit. Jak już mówiłem wcześniej, ludzie boją się biegać po mapie i też wcale się nie dziwię, a mnie też to brutalnie irytuje, jeżeli mam biegnąć, jeżeli przykładowo jestem na streaku i mam gdzieś pobiec, zrobić killa, to wolę poczekać już te pół minuty, aż ktoś przybiegnie do mnie, no come on. Bo jeżeli ja będę biegnął, to minimum dwóch kamperów w jakichś pojeszczeniach będą słyszeć, już się cieszyć, że do nich biegnę. A nawet jeżeli jakiegoś ktoś, kto się porusza, będę chciał zaskoczyć, to i tak mnie usłyszy, że idę do niego. To jest po prostu bullshit. Tak kroki w Call of Duty nie powinny funkcjonować. I też w żadnym Call of Duty aż tak źle nie działały jak tutaj. Kroki są po prostu słyszalne z każdej odległości praktycznie. I obojętnie co robisz. Tak nie powinno być. Punkt 8. To jest Battle Chatter tylko i wyłącznie słyszalny dla naszego teamu. To też już napomniałem w ostatnim materiale i według mnie jest to brutalnie ważna rzecz.
Są już, ale plany. Jeden z deweloperów gdzieś już tam wypuścił tweeta, że mają zamiar w przyszłości coś z tym zrobić, że ma naprawdę być tak, że będą, będą te krzyki, które wspominałem, słyszalne tylko i wyłącznie dla naszych teammate'ów. Pospieszcie się z tym. Come on, błagam. Teraz było w ostatnim patchu, usunęli Battle Chattera całkowicie w trybach takich naprawdę, że tak powiem, ligowych, gdzie siedzisz i się zastanawiasz, yo... Najwięcej ludzi, których na to narzeka, to gra na publiku zwykłym, najzwyklejszym. Dlaczego tamtego nie usunęliście? Yo! Po prostu to wywalić. Tym bardziej, że mamy dwa rodzaje Battle Chattera w tej grze. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę. Jeden Battle Chatter, który, gdzie nasza postać lub nasi teammate'i krzyczą cały czas: wróg przy autobusach! Kontakt! A drugiego, który cały czas w tle dupcy coś przez radio. Zwróciliście na to uwagę? On cały czas coś dupcy. Brawo, Alfa, ja przy na kucaka. Po dwa jednocześnie. What the fuck? Nie wiem, moja postać ma chyba dwie pary ust. W jedną gada przez radio, a drugą krzyczy, że wróg jest przy autobusach. Come on, bra! Dziewiąty punkt, który według mnie musi na gwałt się zmienić w tej grze, to są field upgrades, a dokładnie mam rzeczy na myśli, jak przykładowo ta skrzynia z amunicją. Powinny te wszystkie rzeczy mieć o wiele, ale naprawdę brutalnie wiele dłuższy czas ładowania. Bo to jest kolejna rzecz, gdzie po prostu kampienie jest easy as fuck. Mam gameplay, gdzie nabijam dwa razy, lub prawie dwa razy AC-130 i tak dalej, itp. Itd. Ten gameplay ma też pewną funkcję, będziecie zapewne czas go widzieć też tutaj na kanale, gdzie... Yo, przez ponad 10 minut nie opuszczam jednego pomieszczenia, specjalnie. I nabijam wszystkie striki i też nigdy amunicji mi nie brakuje, po prostu co chwilę rzucam sobie paczkę z amunicją. Tak być nie powinno. Po prostu nie. Albo przynajmniej ta skrzynka z amunicją powinna dawać mniej amunicji. Nie powinna ładować wszystkiego full, a dać przykładowo 100 ammo do szturmówki, a jedno ammo do zapasówki. I chuj. Zależy jaka zapasówka też oczywiście. To jest moje zdanie oczywiście, ale według mnie te field upgrades powinny mieć o wiele dłuższy czas ładowania, bo w chwili obecnej to jest po prostu no raj dla kamperów. I dziesiąta zmiana, bardzo, bardzo duża zmiana, też już po części zapowiedziana lub bardziej wyciekłe informacje, i to są oczywiście mapy ze starych Call of Duty. Mimo że co roku ludzie krzyczą, podgrzane mapy, podgrzany kotlet, bo podgrzane mapy, ja znowu te stare mapy, w ogóle kreatywności. To krzyczą tylko te osoby po prostu, które dopiero co przyszły do świata Call of Duty. Dla każdego starego, że tak powiem, wyjadacza Call of Duty, zagrać sobie znowu na niektórych starych mapach z Call of Duty jest po prostu rzeczą przepiękną. I dlatego tak wiele ludzi świętuje wręcz Call of Duty Mobile, bo tam mamy brutalnie wiele map ze starych kodów, które po prostu robią fun. I Treyarch dał dupy. Treyarch mapy Raid przykładowo do końca nam nie dało, mimo że najbardziej ja, że tak powiem, o tą mapę prosiłem, nie spełniło się moje życzenie. Tutaj już kilka map ze starych kodów zostało praktycznie zapowiedziane lub znalezione w plikach gry. Jest to Crash Skoda 4, Shippen Skoda 4, Subbase z MW2, Rust z MW2, na Rusta się już cieszę. Na Rustie według mnie i tryby 6x6 i tryby 2x2 po prostu byłyby wyśmienite. Ta mapa była najlepszą mapą w historii, jeżeli chodzi o pojedynki na snajperki. Po prostu the best, po prostu fucking the best. Plus jeszcze taką wam brutalnie wielką listę na ekranie na chwilę pokażę z wszystkimi jeszcze innymi mapami, które zostały znalezione w plikach gry. Ja jeszcze do tego wszystkiego dodałbym, że tak powiem, takie trzy życzenia ode mnie na szybko, i to jest oczywiście Dome z MW3, Hardhead z MW3 i mapę, którą znowu już chyba nie wiem w którym kodzie z rzędu, chyba w piątym w kodzie z rzędu, lub nie z rzędu, ale w piątym kodzie ogólnie, to Terminal. Terminal to już jest taka klasyka w świecie Call of Duty, że już naprawdę, come on, jak można Terminala nie dodać, no come on. Tak samo Resistance, ta mapka też powoli mogłaby, no dawaj, Terminal i Resistance, no to nawet cztery mapki nazwałem zamiast trzech, no niech będzie. I Hardhead, jak już powiedziałem, z MW3, ja dlatego bym chciał, bo dla mnie to była jedna z moich ulubionych map za czasów MW3. Ja Hardhead po prostu uwielbiałem tą mapę i mam na tej mapie tyle wspomnień, gdzie grałem pepeszką, tą taką, ale inną pepeszką, tą co mamy teraz pod nazwą Bizona i tak dalej. Bo mega, i z bioderka wtedy jak się jechało z tego SMG. Oh yeah baby.
To jest coś, co jest brutalnie potrzebne. Dlaczego te mapy są potrzebne? Nie dlatego, że w tej grze jest ich za mało, mimo że ich jest za mało. Jak już powiedziałem, na tryby 6x6 mamy tylko 5 map, tylko i wyłącznie 5 map w chwili obecnej, ale nawet nie o to chodzi. O, tak, jeżeli nam się mapy nudzą, odpalamy sobie po prostu więcej trybów, czyli też 10x10 i tak dalej, itp. itd. Wtedy mamy trochę więcej map do wyboru. Jednak przez ten problem, który, że tak powiem, w który poszło Infinity Ward z tymi mapami, żeby nie były free lane design, tylko 4 triliardy lane design, po prostu one są tak brutalnie przygotowane do tego, żeby się gdzieś w jakimś pomieszczeniu, za jakąś ladą, gdzieś w jakimś budynku schować, gdzieś koło ulicy, że po prostu muszą dojść jakieś mapy ze standardowym, kodowym free lane design, żeby to też robiło sens. To robiło już zawsze bardzo wiele sensów, zawsze to były te najlepsze mapy, zawsze to były te zdecydowanie najwięcej grane mapy i do tego też powinni wracać. Te mapy nie bez powodu zawsze były takie dobre. Dla hardkorowego gracza te mapy zawsze robiły sens, bo szło, że tak powiem, teamowo w 6 osób, fajnie wszystkie 3 ścieżki tu obstawić, tu, tamto pilnować, a dla początkujących graczy znowu nie było, że tak powiem, takiej wielkiej sałaty rzucanej prosto w twarz i eat this bitch, tylko naprawdę mapy wszędzie, że tak powiem, nawet początkujący gracz, mogę pójść tędy i tutaj jeszcze jest kilka takich ścieżek pomiędzy, ale głównie tu, to dobra, po tej stronie mi nie idzie, to zostają mi te dwie, po tej mi też nie idzie, dobra, to zostaje mi ta i wiem, gdzie się trzymać, a tutaj teraz to jest po prostu taki bałagan, tyle miejsc, z których jakiś master camper może cię dorwać, bo musi dojść przynajmniej. Dla tych, co lubią ten nowy rodzaj map, gdzie pokazywałem ostatnio te głosowania, to jest 40% ludzi, 60% ludzi mniej więcej chciało te stare mapy. I widać jest po obydwu stronach dość dużo ludzi, tak? I te mapy się niektórym podobają, i te mapy się niektórym podobają. Dlatego niech będzie po prostu 50-50 w grze. I niech każda, że tak powiem, z tych społeczności ma coś dla siebie, a resztę po prostu będzie musiała przeboleć, tak? Wiadomo, że nie można zrobić czegoś, co jest perfekcyjne dla wszystkich, ale to są zmiany, które moim zdaniem muszą na gwałt znaleźć się w tym kodzie. W innym przypadku po prostu wow! Wow, serio kill confirmed, który brutalnie rzadko kończy się wynikiem, bo nikt nie rusza dupy po medalik. Nie dość, że na kampie zabijają kogoś, to nawet nie mają ochoty pójść po ten medalik? Ale tak się kończy, jeżeli się wraca do killstreaków zamiast point albo score streaków, co nie? Call of Duty. Nie bez powodu pogrzebaliśmy to 11 lat temu za sobą. Po pewnej części Call of Duty, gdzie nawet producent powiedział, no to nie była najlepsza decyzja, bo nie angażowało to za bardzo ludzi do tego, aby grali Objective. Witamy 11 lat później, ta sama firma robi ten sam błąd. Dobra, to było na tyle, mówię. Nie tylko i wyłącznie trzeba narzekać, trzeba też mieć jakiekolwiek propozycje poprawy tego wszystkiego. To są moje, że tak powiem, 10 punktów, co ja bym widział, aby naprawdę coś się polepszyło w tej grze. Żeby to nie była naprawdę taka wielka impreza, wielka stypa kamperów wręcz, bo imprezą to nie można nazwać. Prawie nic w meczach nie dzieje. Wszyscy siedzą, smutni, w rogach. Tak to wygląda. To są moje propozycje. Piszcie oczywiście, jakie wy mielibyście propozycje, czy zgadzacie się z niektórymi moimi propozycjami, czy nie. Jakbyście je rozwiązali, że tak powiem, mówię, nie wszystkie te rzeczy wiem dokładnie jak zrobić, ale mówię, byłyby pomysły, mówię, Restock, Dead Silence, to są rzeczy, które zdecydowanie muszą się zmienić, Gung Ho, zresztą nazwałem już te wszystkie punkty. To by było z mojej strony na tyle. Ja dziękuję za wysłuchanie mnie do końca, jak zawsze zapraszam do następnego razu. Materiał znowu o wiele, wiele dłuższy niż miałem zamiar zrobić, ale mniejsza z tym, lubię sobie gadać, a wy widocznie lubicie słuchać. Yo, #zegarek, if you know what I mean. Pa, pa!